Dobra, moi drodzy, mamy godzinę 19, wracamy do Stellaris z DLC Nemesis i naszej rozgrywki karaluchami, które wyewoluowały na Ziemi po tym, kiedy ludzkość zniszczyła sama siebie w wyniku wojny nuklearnej. Okej. Czyli tak, mamy tutaj kontakt z cywilizacją, która jest niezbyt przyjaźnie nam nastawiona, więc ta kooperatywa Seklokkar. Tak, oni cenią sobie badania naukowe, sztuczną inteligencję i handel, a my jesteśmy bardziej religijną, autorytarną cywilizacją. I tak, jesteśmy rywalami de facto i wszystko zmierza w tej chwili tak naprawdę do wojny. Okej, nasze dwie pierwsze kolonie, żeby łatwiej było je rozróżnić, zmieniłem ich nazwy. Czyli Alpha Centauri Prime nazwałem Megaton, tak, bo czcimy atom, przypominam. To jest tu, gdzie mieliśmy te grzyby, nie? Te grzyby, które zwiększały agresję i chuć naszych karaluszych osadników. Czyli to będzie Megaton, a Alpha Centauri Secundus to będzie Oppenheimer, czyli nadzorca programu Manhattan, oczywiście. Dobra, wracamy w takim razie do naszej rozgrywki. Flota w tej chwili wymaksowana, mamy 20 korwet. Z ekonomią jest ok. Mieliśmy problem z minerałami, w tej chwili tego generujemy naprawdę sporo. Gorzej z jedzeniem, dobrami konsumenckimi. Z kredytami chyba będzie ok, zwłaszcza kiedy zbudujemy tutaj te brakujące stacje wydobywcze. Kiedy wojna? Oglądaj serię, kiedy będzie, to będzie. No, jak ja mam ci odpowiedzieć na to pytanie? Dobra. Czyli tak, na Ziemi budujemy w tej chwili kolejny budynek administracyjny, ponieważ tak, mamy dość duże terytorium, trudno nim zarządzać, administracja jest nieco rozciągnięta. Czyli to się buduje i będzie, ci administratorzy będą zużywali troszkę więcej dóbr konsumenckich oczywiście. Na Oppenheimer mamy w tej chwili bezrobocie i nie mamy domów, czyli musimy coś tu zbudować. I pierwsze co widzę, że nie ma rozrywki, też żeby politycznie mieszkańcy tych naszych kolonii nie dryfowali od naszej obecnej polityki. Tak, chcemy, żeby byli religijni, czyli i poprawić ich nastroje jednocześnie, czyli świątynia to będzie pierwszy budynek, który tutaj postawimy, tylko brakuje nam minerałów cały czas. Okej, poczekajmy na to. I jedziemy dalej. Też dobrze by było zacząć zbierać handel, którego mam tutaj troszkę w okolicy i wydaje mi się, że byłbym w stanie. Zobaczmy. Okej, jeżeli zbuduję tutaj stację z dwoma węzłami handlowymi, to będę w stanie ściągnąć te dwa handle, a także od razu handel z naszych kolonii. Czyli w Procyonie na pewno chcemy stację. W sumie zróbmy to od razu. Zbudujemy tutaj stację, która będzie tylko węzłem handlowym. Tak naprawdę mamy też jedną stację w tym systemie. Tiastedore, stacja obronna. Tak, bo naprzeciw nasi rywale, kooperatywa Seklokkar, także zbudowali stację bojową, stację gwiezdną. Dobra, idziemy dalej. Okej, mamy na świątynię, zbudujmy to natychmiast. Tak, bo niezadowolenie tutaj na tej planecie, stabilność jest troszkę niska. Też przez te magnetyczne zakłócenia. Przypominam, że na Oppenheimer mamy silne pole magnetyczne, co ma swoje plusy. Ale też okazjonalnie przytaczają się te burze, jakieś zakłócenia tego pola, co troszkę komplikuje sprawę. Okej, świątynia i będziemy musieli też od razu dystrykt w sumie zbudować. Okej, na razie będziemy chyba miksować troszkę, jeżeli chodzi o dystrykty na naszych planetach. Zbyt wcześnie chyba na specjalizację, czyli zbuduję chyba tutaj dystrykt rolniczy, który da troszkę domów i da dwie posady rolnicze. Na Urs, wielkie dzięki za suba, witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Czy będzie to na YouTubie? Jeszcze nie wiem, może i tak. O, nowy kontakt! A, tu niestety oni z nami się skontaktowali. Czyli nie mieliśmy tutaj tej mechaniki pierwszego kontaktu. Kto wie, być może nawet Seklokkar dali im nasze częstotliwości. Zobaczmy. Czyli mamy tu nowe imperium, które nazywa się Rzeczpospolitą Belmakoza. Okej. Zobaczmy.
Irenik? Nie wiem, co to znaczy Irenik, ale jakaś biurokracja. Budowniczy Federacji. O, to mi się nie podoba. Są ksenofilami i fanatycznymi pacyfistami. Okej, czy dziwne jakieś rośliny? Trudno powiedzieć. Czyli... O, jestem podekscytowany, aby złożyć serdeczne powitanie w imieniu Rzeczpospolitej Belmakoza. Zbudowaliśmy pokojowy system rządowy, który operuje pod nadzorem Rady prowadzonej przez koordynatora Rizomę Brązowego. Niech wasz wielki, wspaniały gatunek wie, że chcemy tylko pokoju. Okej, okay, jak do nich podejść? Czyli możemy pozytywnie do nich podejść, przez co poprawimy relacje? Teoretycznie to byłby sojusznik przeciwko kooperatywie Seklokar. Okej, twoje miłe słowa nie zagrożą naszemu świętemu Karaluchowi. Czyli wtedy, tak, troszkę bardziej oschłe podejście i trudniej będzie im nas szpiegować. Albo możemy negatywnie podejść. Tak się pozytywnie, bo w sumie no, polityka to dyktuje, nie mamy z nimi granic. Czyli nawet jeżeli będą nas szpiegować, to chyba nie powinno być źle. Dobra, oczywiście nie mamy pojęcia w tej chwili, nie mamy żadnej wiedzy na ich temat. Musielibyśmy tam wysłać szpiega. Okej, okay, mamy tylko dwóch dyplomatów w tej chwili, jeden nie jest aktywny. Czyli jeden cały czas szpieguje Seklokar. Właśnie zobaczymy, jak to wygląda w tej chwili. Okej, okay, czyli szpiegujemy ich cały czas, jak to się włączało? Tutaj, okej, okay, czyli mamy 33 w tej chwili poziomy infiltracji. O, i mamy ciekawe rzeczy, moglibyśmy na przykład dyplomatyczny incydent wywołać pomiędzy Seklokar a tą Rzeczpospolitą, co by było dobre. To jest wszystko kosztowne, jeżeli chodzi o kredyty, tak więc na razie chyba nie będziemy tego robić. I pytanie, okej, mamy tylko jednego emisariusza, czyli możemy albo szpiegować na nich, na tych Belmakoza, albo poprawiać relacje. Spróbujmy najpierw poprawić relacje i zobaczmy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie, bo... Okej, nie jesteśmy ksenofobami, czyli nie kłócimy się, jeżeli chodzi o to. Jesteśmy chyba militarystami, nie? Okej, czyli to jest grzyt. Oni są fanatycznymi pacyfistami, a my jesteśmy militarystami. Czyli nasze polityki troszkę się różnią, ale spróbujmy dyplomacji, wyślijmy tam jednego z naszych emisariuszy, Karaluchów, aby poprawił relacje. O, możliwe, że oni zaczną natychmiast psuć relacje, tak samo jak było w przypadku Seklokar. Czyli zobaczymy. Okej, okay, zobaczmy też, czym jest ten ładunek. Ten gatunek, sorry. Belmakoza. 43. Czyli rośliny. A, ciekawe. Roślinne, inteligentne istoty, które żyją w arktycznym klimacie, co ciekawe, są konformistami. Okej. Okay. Ciekawe. I też cieszy mnie to, że mamy więcej populacji niż Belmakoza i Seklokar, czyli spoko. Okej, cały czas badamy kolejne systemy i cały czas mamy też te dziwne, dziwaczne istoty wrogo nastawione, czyli to były chyba kryształy? Właśnie już dokładnie nie pamiętam. A, teraz tego nie widzimy, ale to były kryształy i chmury pustki. I te chmury pustki teoretycznie moglibyśmy niedługo zniszczyć. Tylko zanim chyba to zrobimy, to wykonamy ten specjalny projekt, ale zbyt wcześnie chyba na ten specjalny projekt, bo to jest, kurde, masa czasu. To jest kilka lat, żeby to opracować, tak więc na razie poczekamy z tym. Okej, kolejne wrogo nastawione istoty. O, kolejny, inny typ. Obcy ETA. Możemy ich zobaczyć. A, czyli to będą drony górnicze, okej. Okay. Które blokują nam ekspansję w tym kierunku, ale to jest chyba tylko niewielka odnoga galaktyczna, czyli spoko. O, mamy kolejne informacje. Okej, okay, mamy... Okej. Okay.
Komunikat od Rzeczpospolitej Bermakoza, którzy chcieliby założyć ambasadę na Ziemi. Okej, technicznie nie jesteśmy ksenofobami, przypominam. Natomiast czemu nie? Nie jesteśmy kompletnie takimi fanatycznymi, tępymi karaluchami. Tak więc używamy dyplomacji w ramach realpolitik, tak mi się wydaje. Natomiast czemu nie? Chyba nie ma żadnych negatywnych efektów. Nie wiem dokładnie, co robią ambasady, tak szczerze mówiąc. O, ale zamknęli nam granice, czyli sprzeczne troszkę sygnały. Dobra, musimy też jednego emisariusza wysłać, żeby poznał, znaczy dowiedział się więcej na temat tych obcych, których mamy tutaj. Czyli zobaczmy, po pierwsze, jak tam relacje. Okej, poprawiają się, czyli pytanie, czy zdjąć... Dobra, zdejmijmy na razie naszego dyplomaty i niech pozna tych obcych tutaj. A, nie mogę na razie, bo dopiero go wysłałem. Dobra, czyli tymczasowo przerywamy szpiegowanie kooperatywy Seclucar. Star system charted. Okej, zobaczmy, czy nasze statki... A, to są idealne dla nas warunki. Mamy tu planetę, która została zniszczona. Sorry, księżyc. Księżyc tej jałowej planety, który jest nawet gorszy niż jałowy. Czy gorszy. Ma jakąś atmosferę, która jest toksyczna. Czyli tu też nastąpiła jakaś apokalipsa. A, czyli jest azotowo-tlenowa atmosfera. Ale jest też nuklearna zima. Ale to są dla nas idealne warunki dla naszych karaluchów. Bo my, tak, nasza rasa właśnie wyewoluowała w takich warunkach. Okej, będziemy chcieli szybko skolonizować tą planetę. To jest idealna kolejna kolonia. Tylko to jest dość daleko. Chociaż nie jest aż tak daleko. Dobra, spoko. Świetne wieści. Okej, widzę, że nasze statki naukowe mają zaplanowane działania, ale tu musimy wprowadzić poprawkę, bo tam oczywiście nie możemy dolecieć. Dobra, okej. Zaczyna brakować jedzenia, zaczyna brakować dóbr konsumenckich. Budujemy świątynię w tej chwili. A, kurde. Kurde, ja bym chciał budować kolejne kopalnie i stacje badawcze, tylko to wszystko zużywa minerały. O kurde, nasza ekonomia wciąż troszkę kuleje. Ej, chwila, tu są badania kopaliskowe? Były? A, to... Aha. Przypominam to sobie, ale potem to zbadamy. O, właśnie kolejna rzecz, o której bym zapomniał. A, tak, po pierwsze... Kolejna tradycja, czyli zobaczmy, co mamy tutaj do wyboru. Czyli przesyłanie danych. Nowa sieć przesyłania danych. Stacje badawcze gwiezdne generują więcej badań. Albo sztab naukowy. Czyli więcej technologii do wyboru za każdym razem i nasi naukowcy mogą wyższy, maksymalny poziom doświadczenia zdobyć. Weźmy na razie to. Ale właśnie, kolejna rzecz. Przypominam, że nasz święty karaluch w tej chwili jest badaczem. Wojowniczym, ale też badaczem. Czyli i chce tego skoku naukowego, to więc zmienimy nasz edykt. W tej chwili mamy tutaj oddawanie czci świętym, jakimś świętym karaluchom. Ale zmienimy to. Zmienimy to na mapowanie gwiazd. Czyli to przyspieszy badanie ciał niebieskich naszych naukowców i mamy także większe szanse na odkrycie anomalii, czyli to będzie bardzo dobra inwestycja. Czyli możemy mieć tylko jeden aktywny, nie? Nie mogę mieć dwóch naraz. Tak. A, mogę mieć dwa, ale to pogorszy to. Okej, zobaczmy, jaki będzie efekt. Jeżeli mocno przekroczymy administrację, to... Okej, przekroczyliśmy. Dobra, to wyłączmy na razie czczenie święte. Czyli możemy mieć aktywny, bez kary, tylko jeden edykt na raz. Ale to jest chyba lepsza opcja niż to, co mieliśmy wcześniej. Dobra, jedzenie i dobra konsumenckie. Okej. Mamy flotę w tej chwili na maksa rozbudowaną, czyli nie potrzebujemy chyba aż tylu stopów. I tak, mamy megatonę, która w tej chwili ma specjalizację jako świat rolniczy. To działa tak, że...
pracownicy, którzy pracują w tych dystryktach, dają po prostu 10%, mają 10% lepszą produkcję. Właśnie moglibyśmy zmienić specjalizację na... Ja chyba zmienię specjalizację... Tak, bo mamy tutaj tylko jeden dystrykt przemysłowy. I jeżeli zmienię specjalizację na... Świat przemysłowy, to tak, nie będą tutaj produkowali stopów w ogóle, ale będziemy produkować dwa razy tyle dóbr konsumenckich, czyli... A będziemy tego potrzebować coraz więcej. Kapłani w tej nowej świątyni, która się buduje, też będą tego potrzebowali. I też będę musiał tutaj zbudować świątynię kolejną, czyli tak, robimy to. Co do specjalizacji Oppenheimera, to mamy tu świat generatorów, czyli więcej energii. Tylko tu zbudujemy też dystrykt rolniczy. Okej, nie potrzebuję na tym etapie aż takiej specjalizacji, bo mam mało dystryktów w jednej tylko dziedzinie. Z tego zrobimy świat rolniczy tak naprawdę, bo ja zbuduję tutaj jeden dystrykt rolniczy zaraz po tej świątyni chyba. Czyli zmienimy specjalizację tutaj z kolei na rolniczy. Wtedy zarówno technicy, jak i rolnicy będą 10% więcej generować, czyli to będzie chyba lepsza opcja. Bo dlaczego na kontynentalnym? Bo musieliśmy wybrać sobie jakiś niegrobowy świat jako domyślny, idealny klimat. Właśnie dlatego. Okej, to na razie zostawiamy. Pierwszy kontakt, zobaczmy. Czyli natrafiliśmy na nową formę życia w systemie Saetera. Chociaż trudno nazwać to tak naprawdę formą życia. Czyli są to, są to najwyraźniej w pełni automatyczne, mechaniczne drony, które były przeznaczone do jakiejś nieznanej przemysłowej funkcji. Dobra, obserwujemy to dalej. Okej, naukowiec zyskał cechę, zobaczmy jaką. Specjalista od materiałów. Okay. Co mamy tutaj? Równanie nieskończoności. Czyli kiedy nasz statek naukowy dociera do olbrzymiej czarnej dziury, nagle zdają sobie sprawę, że nie są tutaj sami. Ponieważ na krawędzi tego horyzontu zdarzeń światło gwiazd odbija wielka konstrukcja, która jest idealną kulą z metalu. Czyli nie możemy wykryć żadnych sygnałów i nie odpowiada na nasze wezwania. I po prostu siedzi na granicy tej otchłani. Situation log updated. Okej, czyli mamy specjalny projekt, możemy to dalej chyba badać. Technosfera. A nie, czekamy, okej. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ciekawe znalezisko, zobaczmy, gdzie to jest na mapie. Jestem ciekaw, jak to wygląda. A, to jest chyba tutaj. Okej. Ciekawe znalezisko. Faktycznie mamy czarną dziurę i mamy ten tajemniczy obiekt. Cóż to może być? Dobra. Podejrzewam, że się okaże niebawem. Okej, czyli znaleźliśmy olbrzymią konstrukcję. Tak, to jest efekt mega inżynierii. Dobra. Zobaczmy, jak tam relacje z Rzeczpospolitą Belmakoza. Chyba się poprawiają. A nie, zero. Przez miesiąc się zmieniły na zero. Może jeszcze tyle czasu nie upłynęło. Może Gwiazda Śmierci? Kto wie? Trudno powiedzieć. Okej, wydajmy tutaj kolejne rozkazy. Zbadajmy to, tą część galaktyki bardziej. I cieszy mnie, że w tym rejonie nie natrafiliśmy jeszcze na nic, czyli dzięki temu możemy zająć te wszystkie systemy, co jest dobre. Tak, bo ktoś tam pyta o wojnę. W tej chwili idiotycznym pomysłem byłoby atakowanie ich, na co stracilibyśmy masę materiału. To jest ryzyko, bo nie ma gwarancji sukcesu. Nie, póki mamy tutaj systemy, które możemy skolonizować, to kolonizujemy systemy. Dopiero kiedy nie będzie przestrzeni życiowej, że tak powiem, wtedy szykujemy się na wojnę. Okej, jak tam nasza stacja? Prawie zbudowana. Świetnie.
I zbudujmy kolejne rzeczy. Okej, na Megatonie potrzebujemy świątyni. Poczekaj, aha, jeszcze 2 miesiące trzeba poczekać. Okej, czyli zbadaliśmy te kosmiczne drony nieco bardziej i najwyraźniej są to robotnicze drony, które operują wokół orbitalnej kopalni. Czyli tysiące lat temu zostało to zbudowane, ale drony wciąż realizują swój program i wciąż działają. Czyli uzbrojone są w potężne górnicze lasery. Okej. Dobra, zyskujemy nieco wpływów, których mamy kurde dużo. Moglibyśmy zajmować kolejne systemy. Ale dobra. Czyli tak, ten dyplomata z powrotem niech szpieguje Seklo Kar, bo to jest największe zagrożenie dla nas. Czyli chcielibyśmy mieć informacje wywiadowcze na ich temat. Ha, i pytanie, moglibyśmy coś tu zrobić? Moglibyśmy przygotować uśpione komórki agentów, na przykład. A, na razie nie chcę tego robić. Albo pozyskać kontakt. Tylko to jest kosztowne. 900 energii, jak widać. Tutaj też 900. Tak, nie stać nas na takie działania szpiegowskie jak na razie. Czyli szpiegujmy po prostu. Bez jakichś aktywnych działań. Mamy kolejną technologię. Świetnie. Automatyczne protokoły eksploracji. Szybciej będziemy badać te systemy doskonale. Okej, czego teraz potrzebujemy? Czyli mamy deflektory ulepszone, czyli takie pola siłowe. Okej, komputery podstawowe, role bojowe, czyli nasze statki będą lepiej walczyć z tym. Albo manipulacja pola. Potrzebujemy chyba więcej energii, czyli weźmy to. Tak, będziemy generować więcej energii. Construction complete. Okej, dajmy tu kolejne zlecenie. Aha, tu dokonujemy eksploracji tutaj. Masa systemów i na razie żadnych cywilizacji w tym rejonie galaktyki, czyli dobrze. Dobrze. A, i tu widzę chyba też kolejną cywilizację, nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy to jest ta Rzeczpospolita, to jest chyba inna cywilizacja. A właśnie, mamy jakieś informacje na temat ich dyplomacji? Nie. A mamy informacje na temat ich dyplomacji? Okej, Seklo Kar mają innego rywala. Jakąś inną cywilizację, której jeszcze nie znamy. Czyli dobrze. Będą walczyć być może na dwa fronty i ta nieznana cywilizacja, która jest ich rywalem, mogłaby stać się naszym sojusznikiem, teoretycznie. Okej, czyli oni graniczą z tym, bo są też kazus belli. Mam zainstalowane jakieś mody, tylko ten na mniejszego Outlinera. To jest jedyny mod. Okej, Megaton, bezrobocie i brak rozrywki. Czyli tutaj też świątynia. Dobra, mamy stację na Procyonie. Czyli teraz będziemy chcieli właśnie wykorzystać handel. Bo mamy handel tutaj w systemie Reshel, mamy handel w systemie Moregard. Właśnie zajmijmy ten system. Będziemy mieli także handel na Alpha Centauri, w naszych dwóch koloniach. I chcemy to ściągnąć na Ziemię z powrotem, tak więc w Procyonie to będzie węzeł handlowy tylko i wyłącznie, czyli zbudujmy 2 węzły handlowe. Dzięki temu sięgniemy 2 systemy w każdym kierunku. Okej, mamy tu... O, strzelnicę jakąś kosmiczną. 2000 lat temu ktoś tu strzelał. Okej. Czyli możemy bardziej to badać, troszkę badań fizycznych. Okej, to mi się nie podoba. Tak, to mi się nie podoba. Dobra, czyli kolejne działanie to na Oppenheimer Dystrykt Rolniczy będzie. Co to jest osobliwość w czarnej dziurze? To jest miejsce, z którego... które zapadło się grawitacyjnie samo w siebie i żadna informacja ani nawet światło nie może się wydostać, bo grawitacja jest silniejsza na tyle, że przezwycięża prędkość światła. Okej, pozaświatowa kompania handlowa, świetnie, zbudujemy to w Procyonie, ponieważ ta dobudówka do stacji kosmicznej zwiększa wartość każdego węzła, którą stacja
transportuje, czyli spoko. Okej, okay, badania biologiczne. Czyli moglibyśmy wziąć to, szybsze badania, ale kliniki genetyczne byłyby też dobre, bo one dają pracę medyczną, które dają rozrywkę i przyrost populacji. To byłoby dobre, żeby bujnąć nasze kolonie. Kolejny bonus do przyrostu populacji, tylko... to jest też kosztowne, jeżeli chodzi o dobra konsumenckie. Nie wiem, czy będzie mnie stać, to by było idealne dla nas. Bo i tak nasze karaluchy już szybko się mnożą. Na razie weźmy to, czyli studia bioróżnorodności. Nie wolę grać z polskimi napisami? Nie, bo czcionka jest dziwna, mało czytelna i jest masa błędów i nie wszystko jest przetłumaczone. Tak więc nie, odpowiedź brzmi nie. Okej, właśnie na Procyonie dajmy od razu zlecenie budowy tej pozaświatowej kompanii handlowej. I właśnie pytanie też, jaka nasza polityka handlowa będzie? Bo zobaczymy, jak to w tej chwili wygląda. W tej chwili mamy chyba zbalansowaną politykę handlową. Tworzenie bogactwa, czyli każdy handel generuje nam energię, co jest dobre, bo nie mamy zbyt dużo energii. Ale moglibyśmy zrobić to, czyli korzyść konsumencka. Handel by generował troszkę tego, troszkę energii i troszkę dóbr konsumenckich. Najlepsze by było to, czyli targowisko idei. Wtedy mielibyśmy troszkę energii i troszkę jedności. Czyli jeszcze szybciej byśmy jechali z tymi drzewkami. Na razie niech zostanie to. Potem pomyślimy, bo na razie handlu praktycznie nic chyba nie mamy. Chyba nic nie mamy. Okej, czyli czekamy tak czy inaczej. Ale już ściągamy handel stąd? Jak to możliwe? Na ziemi nie mamy tego węzła, nie? Jest jeden handlowy. Tu jest jeden handlowy. Okej, to nie potrzebujemy tego, żeby szybciej budować nasze okręty. Zbudujmy tu kolejną stocznię. Tak, będziemy szybciej uzupełniać straty, szybciej budować okręty. To jest nasza główna stocznia, czyli nasza baza gwiezdna na Ziemi. Star system charted. Okej, mam troszkę więcej kredytu, minerałów. Zaplanujmy kolejne budowle. Czyli tak, na Ziemi. Na Ziemi mamy prawie że bezrobocie. I tu oczywiście żadnej specjalizacji nie będzie. Czego najbardziej byśmy potrzebowali? Wydaje mi się, że przemysł to zostawimy megaton. Jedzenie. Okej, jedzenie. W sumie. Tak, jedzenie. Tak naprawdę. I wtedy na Oppenheimer byśmy nie musieli budować jedzenia. Tak, tu... Okej, czyli zmiana planu. Na Oppenheimer... Tak, jedzenie zbudujemy... Dystrykt rolniczy buduje się na ziemi. I za chwilę będzie tu pracownik. Tak, a na Oppenheimer idziemy w generatory. I przywróćmy tą oryginalną specjalizację, czyli... Świat generatorów. Tak, i... Kiedy tylko będziemy mieli minerały, zbudujemy tutaj dystrykt generatorów. Kolejne wykopalisko. Zobaczmy. Niewielki kanion został wyrzeźbiony na powierzchni tej planety przez potężny upadek statku kosmicznego. To, co zostało, może być wciąż znalezione na dnie tego kanionu. Czyli eony temu to nastąpiło, ale możemy ten wrak, który wydaje się być całkiem nienaruszony, zbadać. Okej, gdzie to jest? Świetnie, kolejne badanie, tylko żeby prowadzić tu wykopaliska, oczywiście musimy kontrolować dany system. Hydroponika na bazach jest też bardzo dobra. Tak, możliwe, że to wykorzystamy. Właśnie, jak tam nasz limit stacji kosmiczny? Wykorzystany. Mamy 3 na 3. Okej. To nam na razie wystarcza ogólnie. Okej, badajmy to. Dobra, dobrze by było, kurde, ja bym chciał budować kopalnię tutaj i to wszystko, tylko... Zobaczmy, czy pali nam się z budową kolejnych budynków i dystryktów.
na koloniach. Na Ziemi nie. Tutaj będą dwie kolejne posady. Na Megaton buduje się świątynia. Ale tu będzie... nie ma mieszkań. I przyrost populacji niebawem. Okej, czyli to jest kolejna rzecz, którą zbudujemy. Kolejny dystrykt przemysłowy na Megaton. Construction complete. A, czy miejski? Czy miejski? Tak, bo okej, posad jest więcej niż mieszkań. Chyba miejski zbudujemy. Miejski, który da nam kolejny slot budynku, czyli to jest plus. Daje 5 mieszkań. Czyli spoko, będziemy mieli spokój na jakiś czas. I jedna posada handlarza, bym to przetłumaczył, bo on generuje handel i troszkę też rozrywek. Czyli tak, to będzie kolejna rzecz, którą zbudujemy. Dystrykt miejski. Okej, dokonaliśmy identyfikacji jakiegoś wraku. Czyli wrak, który odkryliśmy w tym systemie, to był efekt jakiejś nieoczekiwanej burzy słonecznej. Okej, nikt nie przetrwał. Okej, w ładowni tego statku jest najwyraźniej bardzo dużo minerałów. Ale nasz naukowiec ostrzega, że statek przypomina okręty Seklok Kar. Tak, czyli te minerały na tym wraku należą do kooperatywy Seklok Kar. Czyli możemy dokonać skonfiskować to. O, i zdobędziemy też troszkę danych wywiadowczych, analizując ten wrak i ich technologię. Okej, możemy też im to zwrócić, ale nie, gdzie tam? Konfiskata. Co to jest? Okej, czyli zyskaliśmy dość dużo i przekroczyliśmy maksymalną wartość danych wywiadowczych najwyraźniej. Okej, wiemy, gdzie jest ich stolica, znamy ich cywiki. Okej, mamy troszkę więcej informacji na ich temat. Ale flota? A, wiemy, jaką mają flotę w tej chwili. O, czyli mamy dużo więcej informacji. Tylko pytanie, czy warto teraz tutaj trzymać naszego emisariusza? Bo skoro... A nie, poziom infiltracji 60 powinien być maksymalny. Natomiast nie rozumiem, co to znaczy. A, bo to nie jest to samo. Czyli mamy dane wywiadowcze i mamy poziom infiltracji. Tylko od czego zależy maksymalny poziom infiltracji? Tooltip chyba nie mówi. Tooltip chyba nie mówi. A nie, to... O, czyli to... A nie, to jest to samo. Okej. Okej, to dobra, budujemy dalej. Budujemy dalej, bo chcemy mieć większy poziom tego. Dobra. O, i właśnie, i świetnie, te minerały się przydały, bo możemy natychmiast zbudować to, co mamy do zbudowania. Czyli tak, na Megaton budujemy dystrykt miejski. Jak odwołałem misariusza, to ten poziom będzie spadał. Aha. Okej, z kredytami jest troszkę lepiej. Z jedzeniem też chyba niebawem będzie lepiej. O! Okej, wykryliśmy sygnał z tej kuli, która orbituje blisko czarnej dziury. Okej, czyli wysyła jakieś rytmiczne pulsy fal radiowych skierowane do czarnej dziury. A, wysyła sygnał do czarnej dziury? Czyli trudno powiedzieć, jaki jest tego cel. Nie mamy zielonego pojęcia. A, ale ten sygnał mógł sprawić, że moglibyśmy dobrać się do wnętrza tej sfery. Okej, nasz obecny święty Karaluch jest badaczem. Czyli zbadajmy to. Mamy specjalny projekt. Okej, czyli musimy tu wysłać naukowca, który w pobliżu jakiś jeden był. Dobra, czyli niech wstrzyma się na razie z tymi badaniami. Świat gajański.
Tylko na pewno będzie haczyk. Dobra, potem do tego wróćmy. Spróbujmy dobrać się do wnętrza tej kuli. Okej, rafinerię zerowej grawitacji, świetnie. Wszystkie nasze gwiezdne stacje wydobywcze będą 10% więcej wydobywały, doskonale. Więcej minerałów, więcej energii. Okej, czego teraz potrzebujemy? Czyli mamy tylko wojenne w tej chwili technologie, tańsze korwety. To by było dobre, ale mamy wymaksowaną flotę, czyli chyba nie. Czyli mamy działa cewkowe, kolejna generacja dział kinetycznych, albo bardziej wytrzymałe korwety. Myślmy bardziej wytrzymałe korwety najpierw. Jaka to będzie różnica? Mamy 100 punktów życia więcej, znaczy kadłuba, a... A, czyli z 300 do 400, to jest dość potężny efekt. Okej, dobra, ja zacznę budować stacje górnicze. Zwłaszcza tam, gdzie minerały możemy wydobyć. O, kurde, wow. Jedna stacja, czyli inwestycja 100 i 6 miesięcznie będziemy wydobywać, czyli warto. O, coś, co wydawało się być gazowym gigantem, okazuje się nim nie być. Czyli po prostu ma planeta, która ma bardzo gęstą atmosferę. To nas troszkę zmyliło. Okej. Zmień naukowców, ale oni są doświadczeni w tej chwili dosyć, tak więc na razie nie. Karaluchy! Dowiedzieliśmy się, że... Tak, nasz uszkodzony frachtowiec podryfował do waszej przestrzeni. I że skonfiskowaliście, ukradliście nasz cenny ładunek. A wydawało wam się, że się o tym nie dowiemy? Chcemy natychmiastowej rekompensaty. Nie, nie ma mowy. Okej, psuje się relacja, ale to tam nie szkodzi. Właśnie, jak tam relacje z tą Rzeczpospolitą? Czy mamy w ogóle jakieś pozytywne efekty? Wiecie co? Nie warto. Nie zmieniają się. Czyli nasze wysiłki dyplomatyczne nic nie dają. Zamiast tego będziemy ich szpiegować. Commonwealth czyta jako wspólnota? Nie, ja czytam jako Rzeczpospolita. Nie, ja czytam jako Rzeczpospolita. Okej, świetnie. Czyli z wszystkim... Okej, świetnie. Z wszystkim wychodzimy w tej chwili na plus, poza dobrami konsumenckimi. Ja wolę to czytać jako Rzeczpospolita z tego powodu, że w języku angielskim jest też słowo community, które ma... które oznacza... bardziej celnie oznacza wspólnotę. To więc dla rozróżnienia ja to tłumaczę w taki sposób. Anomaly found. Construction complete. Naukowiec ze specjalizacją szybciej bada. Wiem, ale tylko w tej specjalizacji. Jeżeli będę wymieniał tych naukowców, kiedy umrą, to wtedy będę starał się brać takich ze specjalizacją, ale na razie nie. Okej, dobra, czyli tak, na megaton mamy bezdomność, ale to za chwilę zbudujemy dystrykt miejski, czyli spoko. Czy na Oppenheimer musimy coś budować? Tak, nie ma mieszkań. O, kurde, za chwilę będzie bezdomność też. Okej, tutaj też dystrykt miejski, też walniemy miejski. Tak, Rzeczpospolita to jest... Tak, z... Zresztą, no, mniejsza z tym. Plac zabaw obcych znaleźliśmy, świetnie, czyli mamy troszkę badań i natrafiamy na kolejnych wrogo nastawionych obcych, a więc kolejne kryształy tutaj. Masa kryształów w tym rejonie galaktyki, Dobra, czyli dajmy nowe rozkazy. Okej,
Okej, okay, i na Oppenheimer musimy dystrykt miejski zbudować. Ale to mi się podoba. Tak, bardzo szybko skolonizowaliśmy dwa światy. I na razie mamy tu niewielką populację. Na Oppenheimer mamy 6, na Megaton 8. Tak, to zacznie procentować, kiedy te kolonie będą troszkę bardziej efektywne. A, tu nie ma rozkazów. Dobra, czyli przez jakiś czas nie będziemy musieli budować żadnych nowych budynków tutaj. Dobra, kontynuujmy konsolidację naszej przestrzeni, czyli budujemy tutaj stacje badawcze, stacje wydobywcze i zajmiemy kolejne systemy, tylko kurde, tych nie warto zajmować, bo nie ma chyba już tej kary z powodu takich dziwnych granic. Chyba nie ma żadnych reperkusji z tego powodu. Zobaczmy. Empire Sprawl. Nie. Nie, to nie ma efektu. Okej, okay, w jednej wersji to miało znaczenie, w tej nie. Czyli lepszą decyzją będzie... Bo tak, tutaj nikt nie ma dostępu, czyli nikt nie zajmie nam tych systemów. Czyli lepiej je zostawić na sam koniec, a skupić się na tym, zanim jakaś inna cywilizacja to zajmie. Okej, okay, na razie, okay, czyli na razie nic nie budujemy tutaj. Zacznijmy zajmować więcej przestrzeni. Kolejna tradycja z odkryć. Czyli ten, ten sztab naukowy, doskonale. Będziemy mieli większy wybór, jeżeli chodzi o technologię. Zbadaliśmy to. Nasz naukowiec dotarł do tego dziwnego obiektu. Dobrał się do jego środka chyba. Okej, zobaczmy, o co chodzi. A, otworzyliśmy tą metaliczną sferę. Nasi hakerzy zdołali zdekodować ten sygnał, który stamtąd wychodzi i zyskać dostęp do pomocniczego procesora wewnątrz sfery. A, czyli najwyraźniej prowadziło to skan tej czarnej dziury przez bardzo długi czas. Jest tak, ta kula jest bardzo, bardzo stara. A, czyli jeżeli będziemy dalej się włamiemy do systemów tego dziwnego obiektu, to dowiemy się więcej, na przykład kto zbudował ten obiekt. O, to ciekawe. Możemy... A, może i warto. Nasz papież może ogłosić... Tak, przerwać możemy badania naukowe i nasz karaluszy papież może ogłosić, że to jest święty instrument. Będziemy oddawać cześć tej kuli. Ale z drugiej strony jesteśmy też wojowniczą nacją i święty Karaluch też jest wojowniczy. Czyli moglibyśmy znaleźć przycisk samozniszczenia i to zniszczyć. Za mały bonus. Badajmy to dalej. Jesteśmy odkrywcą. O! Halo? Miło Cię poznać. Okej, czyli rozmawiamy z tą maszyną w tej chwili. Okej, fajnie jest wymienić się uprzejmościami. Okej, mam nadzieję, że Wy też lubicie troszkę porozmawiać. A my rzadko kiedy możemy z kimś wejść w konwersację. Czyli niewielu ma pojęcie na temat kwantowego programowania, tak aby się z nami skontaktować, tak więc wam dziękujemy. Jesteśmy maszyną nieskończoności. To wasze słowa, nie nasze. A może to się jeszcze nie wydarzyło? W każdym razie... Po pewnym czasie to nam zaufa? Okej, o co chodzi? Czy pomożesz nam w badaniach naukowych? Zapytajmy od razu z... Tak, od razu zapytajmy. Być może. Okej, czyli nie mogliśmy dokonać jakiegoś skomplikowanego tutaj obliczenia, ale moglibyśmy
wypożyczyć wasz najbardziej zaawansowany procesor, a także jednego z waszych najbardziej uzdolnionych naukowców. Tak, aby nam pomóc. I wtedy wam pomożemy. Okej, okay, dobra, pomóż mi im, czemu nie? Situation log updated. Już pomogliście. A być może to byli ci, którzy przybyli przed wami. Mniejsza z tym. Kończymy rozmowę i jesteśmy podekscytowani. Zobaczmy, o co chodzi w tym. Czyli aby pomóc maszynie nieskończoności, musimy pomóc w tym dokonywaniu skanu czarnej dziury. Czyli w jakiś sposób, łamiąc prawa fizyki tak naprawdę, ta kula potrafi wydostać jakieś informacje z czarnej dziury, co powinno być teoretycznie niemożliwe. Dobra, niech naukowiec od razu pomoże. Jak już tu jest. Star system charted. Ok, dużo kredytów. To mi się podoba, to chyba też z tego powodu, że mamy troszkę więcej handlu. I tak, zmieńmy naszą politykę handlową. To by było najlepsze chyba w tej chwili. Troszkę więcej tych dóbr konsumenckich. Byśmy wyszli na plus z wszystkim chyba. Ale ja chcę to. Ja chcę targ idei. Więcej jedności, szybko skompletować drzewka. Zwłaszcza, że jako frakcja religijna jesteśmy w tym już dość dobrzy. Ok, kolejny atak. Niech zgadnę. Tak, kryształy. Nie możemy nic badać w tym kierunku. Wow. Czyli obydwa szlaki są zablokowane przez kryształy. Okej, okay, ja mógłbym je zniszczyć teoretycznie. Jaką to ma siłę? Okej, okay, ma 1000 ponad. Nasza flota to 800. Właśnie, mamy też specjalny projekt? Nie. Ale mamy chyba bonus, z tego co pamiętam. Tak, jesteśmy łowcami kryształów. Zadajemy im 33% więcej obrażeń. I zyskamy minerały, jeżeli je zniszczymy. Za każdy zniszczony kryształ. A, kusi mnie, żeby wysłać tu naszą flotę. Na pierwszą bitwę. Bo biorąc pod uwagę naszą siłę, 800 plus 33% i... Myślę, że moglibyśmy wygrać, ale mogłyby być straty. I straty... Tak, natychmiast szpiedzy... Seklok Kar by się o tym dowiedzieli i... Tak, mogliby zaatakować. A, ryzyko. Ryzykowna sprawa. Może poczekamy na jakieś jeszcze technologie, żeby mieć troszkę większą przewagę chyba. To byłoby troszkę ryzykowne. Chyba tak. Dobra, tego naukowca skierujmy na Alpha Centauri, tak aby prowadził te wykopaliska tutaj. Czyli przypominam, że to są wykopaliska wykopalisk. Ktoś już tu kopał. Nie wiemy w jakim celu. Na tej wulkanicznej planecie, tak więc kontynuujmy te wykopaliska. Ok, studia bioróżnorodności, czyli szybsze badania biologiczne, doskonale. Ok, nasz naukowiec ma specjalizację w wojskowej teorii, to by było nawet dobre. Tylko nie mamy żadnych żołnierzy, ale możemy mieć w przyszłości. Likwidacja blokerów, ok, w tej wersji likwidacja blokerów ma dużo większe znaczenie, bo jeżeli chodzi o przyrost populacji, to jest dość, delikatnie mówiąc, skomplikowana sprawa. Ale bonus do przyrostu populacji wynika z tego, ile jest potencjalnych wolnych miejsc, dystryktów. Czyli im szybciej się zlikwiduje blokery, tym szybciej, tym szybszy przyrost populacji. I właśnie tak a propos... Okej, okay, ja chyba zlikwiduję te obydwa tak naprawdę. Właśnie w tym celu. Troszkę kosztowny, ale warto. Ale nie, weźmy na razie przetwarzanie żywności. Bo z żywnością nie jest rewelacyjnie. To było dobre dla planety, która by się specjalizowała w produkcji żywności, ale... Nie ma jakichś mniejszych skupisk, żeby nabrać doświadczenia? Tu było. A nie, to jest identyczne chyba niemal jak to.
Tylko to? Właśnie nie wiem, czy są kryształy, bo nie mamy informacji, ale... Siła jest na tyle... Okej, to są kryształy na bank, tutaj. A, zaryzykować? Bo jeżeli stracimy pół floty, to troszkę potrwa, zanim ją odbudujemy i możemy być zaatakowani w tym czasie. Chyba tak. Okej, dobra. Ryzyk, fizyk. Ale po pierwsze, najmiemy admirała, który naszej flocie korwet pomoże odrobinę. I najlepszy będzie chyba ten, agresywny. Większa siła ognia, troszkę lepsza prędkość. Dobra, okej. Czyli wysyłamy naszą flotę. Tutaj. To są na pewno też kryształy. Przetestujemy to i jeżeli wygramy, zyskamy masę minerałów, których potrzebujemy. Tak, bo kryształy są oczywiście zbudowane z minerałów. To były te chmury pustki? Ale no nie, niemożliwe, bo... Ta flota, te trzy floty mają identyczną siłę jak te trzy floty kryształów. To jest praktycznie... No nie, to... Zdziwiłbym się. Niemożliwe, żeby to były chmury, trzy floty, które identyczne siły mają. Nie, to są na bank kryształy. Okej, statki konstrukcyjne wykonały swoje zadanie. Dobra, jedziemy dalej. Kolonizujemy te światy tutaj i ignoruję te odnogi. Bo przypominam, że chcielibyśmy badać, zajmować te systemy, które potencjalnie inne cywilizacje mogłyby zająć. Okej, czyli to niech leci tam, a to niech leci tu. Stacja obronna to około 1100. No i? A, chodzi o to, żeby to pomogło przed... Tylko stacje są troszkę gorsze, bo stacja może strzelać tylko do jednej korwety, a w tych wczesnych flotach jest ich 20. Czyli wydaje mi się, że flota 800 zniszczyłaby stację 1000. Tak mi się wydaje. To może być troszkę mylne. Okej, nasz święty karaluch Ulba ma nową zdolność, chyba niezbyt dobrą, ale zobaczmy. A nie, dobrą. Jaką? O, dom w niebie. A, tańsze podzespoły i ulepszenia stacji kosmicznych. Spoko, będziemy budować stacje kosmiczne. Doskonale. Też pytanie, ile lat ma nasz święty karaluch w tej chwili? 62 lata. Wiem, że karaluchy są troszkę bardziej długowieczne, ale nie jakoś strasznie. Zresztą zobaczmy. 10 lat, okej. Okay. A, czyli już... Młody nie jest nasz lider. Star system charted. Okej, z tymi kredytami to w tej chwili troszkę niedobrze. To dlatego, że nie ma ich z handlu. Ale za chwilę, tak, będziemy budować tutaj stacje wydobywcze, które dadzą nam kredyty. Tak więc powinno być okej. Spokojnie, spokojnie. Ja sprzedam odrobinę jedzenia, tak żeby mieć troszkę lepszy bufor kredytów. Construction complete. I od razu stację, która da, tak, która da nam, zmniejszy nasz deficyt energetyczny, czyli spoko. Okej, bitwa, kosmiczna bitwa, moi drodzy, po raz pierwszy. To mogła być fatalna decyzja, ale stream musi być ciekawy, czyli przynajmniej taka potyczka. To nie jest wojna, ale zobaczmy. Debiut naszej floty. Okej, pytanie, czy będziemy walczyć z tymi wszystkimi kryształami? Okej, ten jest... Okej, ten kryształ, ta grupka kryształów jest troszkę odizolowana. Czyli gdybyśmy pokonali ich najpierw, to byłoby... powinno być okej. Skierujmy nasze korwety tam. Okej. Czyli otwieramy ogień z działek kinetycznych i laserów. A czym one strzelają? Jakimiś dziwne pociski.
Nasze pola siłowe zdają się trzymać. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak ta bitwa wygląda. Okej, okay, o, świetnie, wygrywamy. Powinniśmy wygrać. Pytanie, czy będą straty. A niszczymy te kryształy, doskonale. Ok, atakuje ich kolejne zgrupowanie. To może troszkę skomplikować sprawę, ale zobaczymy. Ok, widzę znikające nasze okręty chyba. Straciliśmy 3 korwety do tej pory. To nie wygląda dobrze. Nie. Możemy się wycofać? Właśnie nie wiem, jak to. Chyba nie możemy. Nie wiem do końca, jak to działa. Ok, zbyt wcześnie na to, jak się okazuje. Ale jesteśmy zbyt słabi. Seklok, Kar nie mogą być już naszym rywalem. Ja nie wiem, jak się wycofywać. Ale spokojnie, mamy masę stopów. Odbudujemy naszą flotę. Dość szybko. Okej, straciliśmy 8 korwet. Osłabiliśmy ich w ogóle? Okej, troszkę ich osłabiliśmy. Ale tak, poczekamy na jakąś nowszą technologię. Zanim porwiemy się na kryształy. Troszkę zbyt wcześnie. To teraz to, czego się obawiam, to nagły atak Seklokar, kiedy nasza flota jest osłabiona. Oznaki kosmicznej bitwy, która odbyła się tu 5000 lat temu. Czyli powierzchnia jest pokryta kraterami właśnie po tej walce. Możemy to bardziej zbadać. Oczywiście. Czyli to jest tutaj. Nie, tu nie. Gdzie to jest? Na was. A, tutaj. Okay. Zły start, kończymy grę? Nie, gdzie tam? Spokojnie. Okej, czyli nasza flota się ewakuowała i na razie jest zaginiona w akcji. Nie wiemy, gdzie ona jest de facto. A, i tu możemy zajmować kolejne systemy. Dobra, ja chcę kolejną kolonię. Chcemy jak najszybciej skolonizować ten grobowy świat. Nie jest zbyt duży, ale to są idealne warunki dla nas, czyli... Tak, chcemy jak najszybciej trzecią kolonię zrobić. I pytanie, jaka tu będzie specjalizacja? Czyli możemy masę dać dystryktów górniczych i sporo przemysłowych. Albo górnicza, albo stopy będziemy generować. A na Megatonie... Tak, zostaniemy przy tej specjalizacji na dobra konsumenckie. O, i a propos, musimy tu zbudować kolejne dystrykty. Okej, na ziemi na razie nie musimy, na Megaton budujemy przemysłowy. Budujemy przemysłowy. Na Oppenheimer też nie ma posad. Weźmy energetyczny, miejmy troszkę większą nadwyżkę kredytów. Gdzie ta nasza flota? Bo bym chciał zacząć ją odbudowywać. Nigdy nie powrócili? A, jest, okej, są. A, od razu tutaj, okej. Czyli wracajcie do bazy. Troszkę doświadczenia nabył nasz admirał. I okręty właśnie też mają doświadczenie, nie? W tej grze. Jest doświadczenie w tej grze? A, jest, okej. Czyli troszkę doświadczenia nabyliśmy, tak. I właśnie, zacznijmy projektować nasze okręty, moi drodzy. Bo na razie to jest automatycznie zbudowane, ale chcemy to troszkę poprawić. Tak, nie będziemy polegać na automatycznie budowanych okrętach. Czyli to usuńmy. I teraz tak. A właśnie, ja pamiętam, że coś było bardziej... Tak, niektóre bronie były bardziej skuteczne przeciwko
kryształom właśnie konkretnie. Już nie pamiętam. One chyba nie mają pól siłowych de facto. Czyli lasery byłyby wtedy chyba lepsze, ale... Jedyne co damy, dajmy tutaj wzmacniacz reaktora, który troszkę poprawi szybkostrzelność. To będzie minimalny efekt, ale... troszkę lepsze to będzie. Czyli po pierwsze ulepszmy nasze okręty, a po drugie uzupełnijmy straty. Mamy rezerwę stopów, żeby tego dokonać, tak więc spokojnie. Special project complete. Specjalny projekt zakończony. A, zbadaliśmy te pobojowisko kosmiczne. Okej, okay, czyli wiele inżynieryjnych informacji zdobyliśmy na ten temat. Świetnie. I możemy to miejsce badać dalej, generując badania inżynieryjne. Same lasery na kryształy? Aha. Właśnie, bo ja mogłem spojrzeć, mogłem zrobić pauzę i spojrzeć na to, co oni tam mają. Okej, okay, flota naprawiona i szybko budujemy, odbudowujemy straty. Teraz mamy, przypominam, dwie stocznie, czyli dwie korwety naraz budujemy. To jest dosłownie za chwilę odbudujemy naszą flotę i właśnie chcemy też ponownie ogłosić Cyclo Car naszym rywalem. Możemy już? Czy są naszym rywalem cały czas? Okej, teraz mogę. A, czyli odbudowaliśmy flotę. I teraz możemy ponowić rywalizację. Tak, przez chwilę byliśmy słabsi po prostu od Cyclo Car. A, właśnie, mamy lepsze informacje na temat ich floty. Czyli w tej chwili jest potężniejsza, ale to dlatego, że my mamy 14 korwet. Czyli poczekajmy jeszcze chwilę. Czyli lasery na pancerze... Znaczy lasery na kryształy i... Pola siłowe są kiepskie, aha. Zobaczymy, moglibyśmy wyspecjalizować... O, tu jest masa handlu. O, i możemy kolejną stację kosmiczną. Dobra, ja chcę ten handlu, to jest 11 handlu. I mamy tu wykopalisko, czyli tu zrobię wyjątek od reguły i skolonizujemy ten poboczny system, bo... warto chyba. Ale dobra, moi drodzy, przerwa. Mamy godzinę 20. Ekonomia dobrze, poza tymi dobrami konsumenckimi. Dobra, teraz musimy szybko zajmować te połacie galaktyki. Tak, im szybciej, tym lepiej. Bo przypominam, że poziom trudności będzie rósł w tej rozgrywce z czasem aż do maksymalnego. Czyli tak, musimy wykorzystać tą wczesną rozgrywkę, żeby stać się potężni. Ale dobra, krótka przerwa, zapraszam za parę minut. I potem jedziemy jeszcze godzinkę do 21:00.